Płock stara się o dotacje na remonty kolejnych starych budynków. Ratuszowi urzędnicy przygotowali i złożyli wnioski do rządowego programu odbudowy zabytków. O tym, które obiekty zostały zgłoszone do programu, prezydent poinformował na konferencji prasowej. Na liście znalazło się 8 budowli będących własnością miasta. Dofinansowanie zostałoby przeznaczone m.in. na remont XIX-wiecznego budynku Urzędu Stanu Cywilnego, wzmocnienie konstrukcji mostu imienia Legionów Piłsudskiego, remont wnętrz Książnicy Płockiej oraz remont i prace konserwatorskie przy Rogatkach Dobrzyńskich i Południowej Rogatce Warszawskiej. O dotacje z programu za pośrednictwem Urzędu Miasta mogli starać się także właściciele prywatni. Spośród 7 wniosków, które wpłynęły do ratusza, komisja wybrała 2. Pierwszy z nich dotyczy prac przy elewacji oraz polichromiach katedry. Drugi, złożony przez Kościół Starokatolicki Maria Witów, dotyczy renowacji ścian zewnętrznych neogotyckiej Świątyni Miłosierdzia i Miłości. Łączna kwota dofinansowania, które miasto chce pozyskać, to prawie 30 milionów złotych. Zakończył się remont i urządzanie budynku przy ulicy Mościckiego 6. Swoją siedzibę będzie tam miała 14-osobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza. W ostatnich latach takie miejsca dla dzieci w trudnej sytuacji życiowej powstały przy ulicy Południowej i Kalinowej. To jest ostatni, trzeci z budynków, który w tym momencie zaplanowaliśmy i który razem z pozostałą częścią pieczy zastępczej, czyli z rodzinnymi domami dziecka, także z rodzinami zawodowymi zastępczymi czy spokrewnionymi, tworzy ten cały system opieki nad dziećmi, które w tej decyzjami sądu zostały w tym momencie w takich placówkach po prostu umieszczone. Działania, dzięki którym w naszym mieście funkcjonują już tylko małe placówki opiekuńczo-wychowawcze, przeznaczone maksymalnie dla 14 podopiecznych, samorząd Płocka prowadzi już od kilku lat. Te mini placówki, bo wcześniej to były placówki 30-osobowe, pięknie funkcjonują dzieci, wychowawcy, gdyż tworzymy takie większe rodziny wieloosobowe. Czyli wychowawcy łącznie z dziećmi przygotowują posiłki, gotują, wspólnie spędzają czas i to jest bardzo fajne rozwiązanie dla dzieci. Remont budynku przy Mościckiego był gruntowny i kosztował prawie 3 miliony złotych. Placówka opiekuńczo-wychowawcza zajmie całe piętro. Do dyspozycji dzieci będą wygodne, przytulne pokoje i funkcjonalne łazienki. Na nowych mieszkańców czeka także m.in. pokój do nauki i wypoczynku oraz salon z aneksem kuchennym i jadalnią. Dzięki dobudowanej windzie budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.